Cześć kochani, to Akwamaryna. Witam was w odcinku, który podsumowuje moje miesięczne wyzwanie Disneya, w którym tworzyliście postacie lub pomieszczenia inspirowane oczywiście postaciami z bajek. Także kochani, dzisiejszy odcinek też jest takim odcinkiem, w którym i ja będę tworzyć te postacie, no bo przecież jak wyzwanie, to wyzwanie. Luty miał 28 dni i z tego tytułu dostaliście 14 postaci pozytywnych i 14 złoczyńców. No i kochani, oczywiście wszyscy oni byli między sobą ładnie pomieszani, byście się nie nudzili, żeby nie było zbyt monotematycznie. I oczywiście kochani, ja też muszę zostawić po sobie ślad, więc ja również wykonam to wyzwanie, ale oczywiście na swoich zasadach, tak żeby nie było nudno. Do tego wszystkiego użyję koła fortuny, na którym między innymi mam 28 postaci, czyli każda postać z danego dnia została przeze mnie przełożona na koło, a na drugim kole mam różne pomieszczenia, sypialnie, kuchnie, ogrody, wszystko. Jest to totalnie zróżnicowane i oczywiście przeplatam to wszystko z trybem tworzenia Sima, tak żeby było fair, tak żebym mogła stworzyć albo jedno, albo drugie. Oczywiście, jeżeli takie wyzwania wam się podobają i chcecie je mieć co drugi na przykład miesiąc, bo tak bym w sumie chciała to wszystko prowadzić, to dajcie mi oczywiście znać w komentarzach, zostawcie mi oczywiście przynajmniej z 500 łapek w górze, będzie dobrze. No i kochani, co? Kręcimy! Nie mogę się doczekać, ale powiem wam szczerze, że boję się. Chciałabym naprawdę, żeby to była jakaś taka, wiecie, postać, która jest mi bliska. Na przykład, nie wiem, Cruella de Mon. O, jakby ona mi wypadła, byłoby naprawdę świetnie, no ale nie liczę na to, więc kochani, dobra, kręcimy. No, o Jezu, w co ja się wkopałam? No. Kurde, no! Była Cruella prawie! Nie! No dobra, ale jak blisko! No nie! To teraz przekonamy się, co w ogóle w stylu Mulan będziemy robić. O rany Julek, dobra, to jest jeszcze gorsze. Kręcimy. O nie! Ej, dobra. To nie jest jakąś tragedią. Sypialnia w stylu Mulan? W takim razie idę tworzyć. Sypialnia w stylu Mulan myślę, że będzie pasowała, jeżeli chodzi o klimat Góry Komorebi. Mamy tutaj pustą taką jakąś fajną lokalizację, więc muszę się rozgrzać. To będzie ciężkie, coś czuję. O, nic mi na razie do głowy nie przychodzi. Ale na szczęście w Śnieżnej Eskapadzie powinno być naprawdę jakichś takich, wiecie, wiele elementów właśnie z kulturą wschodnią i tak dalej, także. W ogóle też muszę wam powiedzieć szczerze, że wychodzę ze swojej strefy komfortu, bo ja nie za bardzo przepadam za takimi właśnie klimatami wschodu. Jakoś tak, no po prostu Japonia, Chiny, w ogóle cała Azja jakoś tak nie za bardzo po prostu są w moim typie. Bardzo lubię natomiast Indie. Indie są całkiem okej. Okay. Podobają mi się oczywiście też ich filmy. W ogóle uwielbiam kino Bollywood jakby. No ale okej, okay, my nie o tym. Tutaj mam zupełnie w tej chwili inną zagwozdkę. No więc sypialnia w stylu Mulan, mówicie. Dobra, no coś będę tutaj musiała faktycznie ogarnąć. Zobaczymy oczywiście, jak mi to wyjdzie. O, proszę bardzo, światła. Mulan, z tego co pamiętam, miała taką sukienkę? Coś takiego, jakby powiedzmy. Nie znam się w sumie, ale pamiętam, że ona miała taką bluzkę jakby zieloną. Na to taki jakby powiedzmy gorset chyba. Niebieski? Nie wiem, słuchajcie, będę naprawdę improwizować. Okej, w ogóle to na razie do siebie nie pasuje. To nie jest w stylu yin-yang. Feng Shui? Myślę, że nie będę się ograniczać tylko do Śnieżnej Eskapady. Już widziałam, że było trudno. Ale chyba sobie troszkę zmniejszę tą sypialnię. To jest jedyny taki ratunek dla mnie. Żeby ona wcale nie była jakaś, wiecie, wielka. Żeby można było ją faktycznie jakoś tak godnie wyposażyć. Ale na początek musi być jakiś taki spodek rozświetlający. Białe światło. To mocno daje po oczach. O, takie lampy będę chciała. Myślę, że Mulan by się nie obraziła. Okej, okay. Mam łóżko. Mam lampę, wychodzimy. Azjatyckie tapetki. O, proszę was bardzo. Chyba znalazłam azjatyckie tapetki. Dobra, teraz jakaś taka podłoga by się przydała. Nigdy przedtem czegoś takiego nie zbudowałam. Robię to dosłownie pierwszy raz. I naprawdę boję się, jakie będą efekty, ale jestem naprawdę, powiem wam szczerze, że tak, no, pozytywnie nastawiona, bo widzę, że wcale jakiejś takiej wielkiej tragedii nie ma. Może trochę inaczej ustawimy ten dywanik? No nawet. Natomiast będę musiała faktycznie usunąć to światło i teraz będzie to bardziej przyjemne dla oka. No, powiedzmy, że jest nawet całkiem okej. Okay. To teraz jakaś taka półeczka by się w sumie przydała. Jakaś taka właśnie w takim, o, takim klimacie będzie całkiem okej. Okay. Powiedzieć, że improwizuję, to jest nawet za dużo. Troszkę w takim razie trzeba będzie zmienić tą tapetę. I tutaj obok była jakaś taka fajna, gładsza wersja tego wszystkiego. O, zrobimy taką po prostu podmiankę. Tu, gdzie są ozdoby, faktycznie pasków nie potrzebujemy, a tutaj, gdzie nie będzie ozdób, to faktycznie będą paski. O, i to wszystko ma sens, ale sobie wymyśliłaś. Okej, okay, ciemne drewno. Nie wiem, czy to by faktycznie przeszło w prawdziwym świecie, ale my na szczęście w prawdziwym świecie nie jesteśmy.
weźmy. Okej, okay, no trochę nachodzi na łóżko. No trudno. Jakiś taki ładny, stary zegarek by się przydał, albo jakaś stara, ładna lampa. O, proszę bardzo, mamy lampę. Mamy coś w stylu smoka. Pamiętam, że Mula miała takiego czerwonego smoka, więc jego sobie zostawimy. Może gdzieś potem uda mi się to wszystko wkomponować, powiedzmy. To jak na gazety. Bonsai, drzewusio. No, o proszę, drzewko bonsai. W takim razie w kolorze czerwonym, niech będzie. Mulan mi się też oczywiście z czerwienią kojarzy. Mam przecież ten strój czerwony miała, więc fajnie, fajnie. Co ja znalazłam? Jakiś taki smok z pawiem jakby? No dobra. Chociaż ten zwój niby z syrenim ogonem bardziej mi się podoba. O, to już jest trochę fajniejsze. No, taki bajer z tym czerwonym smokiem. No fajnie, tylko te takie miecze mają jakieś takie, nie wiem, niemrawe kolory. Jakie ładne. Nada się idealnie. To póki co na razie nie jest jeszcze uporządkowane, więc żebyście się nie martwili, że ja po prostu to wszystko sobie tak kładę i zostawiam. Nie, 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 tu jeszcze, kochani, będzie roboty, a roboty. To chyba trzeba będzie faktycznie skopiować i dodać jeszcze jedno. Może ten zegar dopiero tutaj postawimy. Przydałoby się okno jak sypialnia, to jednak, wiecie, nie taka zabunkrowana. Coś takiego. Fajne by było, gdyby miało okiennicę. Mówię i mam. Taka trochę Selwadorada, nie? Nie mam gustu. Chociaż, kurczę, to mi się też podoba. O, chyba znalazłam coś lepszego. No, chyba tak. Też zaraz się przekonamy. Dobra, to mi się bardziej podoba. Czy ja tutaj mogę sobie coś ustawić? Okno z półką! Oczywiście też wybierzemy sobie te drzwi ze śnieżnej eskapady. Jakieś takie wow, okej. Okay. Wiecie co, podobają mi się takie duże i w sumie wypełniają fajnie przestrzeń. No, sypialnia już widzę, że coraz lepiej. Boże, jakiego ja nie mam gustu. O rany, jak ja nie mam gustu. Nie wierzę. Czy do takich okien dodaje się zasłony? A coś... Czy to wygląda na sypialni Mulan? Bo ja tego nie widzę. Ale wiecie co? Z pomocą przyjdzie mi galeria. Proszę bardzo. Piszemy sobie pomieszczenia, Mulan i mam nadzieję, że jakiś obraz fajny znajdziemy z Mulan. To wtedy będzie sypialnia faktycznie idealna. Umieść pokój. Umieszczam. Wow, no trochę to jest duże, więc musimy to troszkę zmniejszyć. I jest nawet fragment czerwonego smoka. To mi się jakoś niespecjalnie podoba, ale tamta w sumie jest fajna. Już widzę, że muszę zmienić kolory, nie? To jest totalnie w ogóle szaleństwo. Może faktycznie zmienimy to łóżko. Jakieś takie, nie wiem, zielone czy coś. Może coś takiego. Mulan by się nie pogniewała. Piękny jest ten fotel. Tutaj mamy jakieś te ozdoby naścienne. Dobra, niech na razie to będzie tutaj. Dobra, zobaczymy, czy może jeszcze tutaj jakieś tam fotografie się trafią. O, tutaj widzę, że ktoś coś jeszcze dodał. Ale mamy całego smoka. Ulala. Wiecie co? To w takim razie sobie wyrzucę. A te fotografie dodam tutaj. Teraz może do tego wszystkiego jakąś taką ładną ozdóbkę. Coś w tym stylu. Kurczę, jak tak teraz na to patrzę, to w sumie przydałby mi się dywan w kolorze czerwonym. Dobra, nieskromnie powiem, że myślę, że wyszło mi świetnie, zważywszy na to, że jestem osobą, która totalnie nie łapie tego klimatu. Czy to wygląda na pokój Mulan? Nie wiem. Starałam się to oczywiście odwzorować, ale słuchajcie, kochani, no, choćbyście mieli mnie surowo ukarać w komentarzach, to oczywiście pozostawiam to waszej decyzji. A ja teraz lecę dalej, słuchajcie, bo aż się boję, co koło fortuny dla mnie jeszcze przygotowało. I wracamy z powrotem do mojego koła tortury. No i przedtem Mulan, to teraz zobaczymy, co nam kolejnego wyskoczy. Mam nadzieję, że to będzie jakiś, nie wiem, złoczyński, ale jakoś, nie wiem, Cruella. Bardzo bym chciała Cruellę, Bosiu, jak ja bym chciała Cruellę. Nie, Cruellę już minęłam. Śpiąca królewna. No dobra, okej, ja chciałam Vilana, dostałam śpiącą królewnę. No dobra, trudno, trzeba jakoś to przyjąć na klatę. Zobaczymy w takim razie, co drugie koło nam powie. Co będziemy robić dla tej śpiącej królewny? Może sypialnie? Znowu, chociaż wątpię. Biuro? O, wow, nie, naprawdę? Będziemy robić biuro dla śpiącej królewny. Czy ja mam na to pomysł? Nie. Ale czy jestem gotowa na to wyzwanie? Tak, więc lecimy. W jakim świecie umieścić śpiącą królewnę? To jest dobre pytanie. Zajdziemy do Handford-on-Bagley. Może jakąś taką miejscóweczkę tutaj fajną dla niej znajdę. Nie ma co się licytować, trzeba brać co się ma. I tyle. Dobra, czyli biuro. Biuro dla śpiącej królewny. Okej, okay. To będzie trudniejsze niż myślałam. Powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o biura, to ja powiem tak, no, jakieś tam doświadczenie mam, bo ostatnio robiłam pomieszczenia inspirowane pokojem gwiazdy, więc... Chyba moje budowlane skille się coraz bardziej rozwijają. Mam nadzieję, że podołam. Oczywiście pomieszczenie jest za duże, więc spokojnie. Zaraz tutaj wszystko będę zmniejszać. Będę też dostosowywać światełko, także bez obaw, moi drodzy. Myślę nawet, że może już od razu coś tutaj pomniejszymy. Piąta królewna to są takie jasne kolory, więc na pewno będę chciała zastosować różowy. To jest oczywiście podstawa. Musi być. Żółty też niech będzie. Do tego wszystkiego biały i jasno-brązowe odcienie muszą być. Po prostu ja to widzę, nie? Takie kolory jak najbardziej. Ale nie wiem, czy chciałabym, żeby to było wszystko takie zwykłe. Chciałabym, żeby to naprawdę, wiecie, było takie piękne. O,
O, o, proszę bardzo. Jakiś taki teraz ładny fotel, może coś takiego, może zbyt nowoczesne, może coś bardziej mięciutkiego. Coś takiego nie, a może coś takiego, że śpiąco w króle, no tak. Robi mi się problem tam, gdzie tego problemu w ogóle nie powinno być. W takim razie, o, wow, no, dobrze siedzi. Dobra, w ogóle zacznijmy od tapety, żeby troszkę przyciemnić to pomieszczenie, albo w ogóle usunę jedną żarówkę, bo to widzę, że to jest niepotrzebne. Troszkę to pomieszczenie zmniejszymy. Oczywiście tutaj będę chciała też dodać sobie jakieś za chwilę okno i tak dalej, ale słuchajcie, do tego to naprawdę jeszcze kawał drogi. I teraz tak, jakieś ściany tutaj ładne. Dobra, bazowy kolor jest całkiem spoko. Może nawet troszkę jaśniejszy by się tutaj nadał. Ewentualnie coś takiego. Chciałabym, żeby w sumie u góry były listwy i żeby na dole były listwy te podłogowe. To w ogóle dlaczego ja chwytam za takie kolory? O co mi chodzi? Szukam, przymierzam, patrzę, obserwuję i zaraz mam nadzieję, że coś fajnego dobiorę. O, słuchajcie, to jest fajniejsze, bo ładniejszą ma tą sztukaterię u góry. Podoba mi się. Dobra, akwa, koniec tej zabawy. A coś takiego. Ej, fajne. Tutaj by się przydał jakiś taki, nie wiem, ładny, puchaty dywanik. Widzę tutaj puchatość. Albo coś takiego. Ej, fajne. Może coś takiego. Biurowo, nieprzytłaczająco. No dobra, w sumie nie jest złe. Chociaż, kurczę, ten kolor. Co w biurze dla śpiącej królewny może faktycznie się znajdować? Myślę, że bez łóżka się nie obejdzie. Ja wiem, że to biuro. No ale litości. Śpiąca królewna, tak? Myślę, że w czasie pracy będzie chciała sobie na pewno urządzić niejedną drzemeczkę. Więc coś tutaj fajnego by mi na pewno postawiła. O, wow. To jest przepiękne. To jest po prostu boskie. Ja ją widzę w tym. Zdecydowanie. Okej. Biurko mi się tutaj za bardzo już nie komponuje. Od razu ją usunęłam. Trudno. Bezlitosna jestem. Wiem. O, wow. No nie. No pewnie, że to wygrało. To musi być takie eleganckie krzesło. Ładne komplety. Piękne komplety, bym nawet powiedziała. To mogłybyśmy postawić tutaj może jakiś taki księżyc, lampkę. Coś takiego pięknego. No tak, no to wypełniłam po prostu przepięknie. Te meble licealne, one mi się bardzo podobają. To ma być biuro, a ja zrobiłam z tego sypialnię. No tak. I nie ma jeszcze w ogóle okien i nie ma drzwi. Niesamowite. W ogóle zgasiłam wszystko, nie? Zgasiłam światła i do widzenia. Ranny Julek, ja to jestem po prostu twórca niesamowity. No to muszą być w takim razie okna. Tego wszystkiego poproszę jakieś ładne zasłony. O, wow! Biorę je. Piękne są. Normalnie jakbym robiła domek dla lalek. Jakby biurko było niższe, to nawet moglibyśmy to biurko ustawić tutaj w sumie. Ładne! Jest to dość nowoczesne w ogóle. To jest niesamowite, że ja poszłam w takie tradycyjne, nowoczesne. Właściwie nie wiem, co ja zrobiłam, więc ograniczę się do po prostu budowania. Nie będę tego tłumaczyć. Tutaj mamy łóżko, tutaj mamy biurko. No, fajnie, fajnie. Coś tutaj się dzieje. Taki, wiecie, fajny kuferek. Tutaj mamy tą lampę, mamy ten stoliczek. Czy ten stoliczek tutaj pasuje? Myślę, że nie będziemy robić tutaj nic na siłę. O, lekki półmrok, nie? W sumie fajna opcja jak dla śpiącej królewny. Teraz jakaś taka tablica by się przydała, no bo skoro to jest biuro, no to wiecie, no jakby nie ma żartów, nie? Okej, no to w takim razie jakąś taką ładną mi tablicę tutaj postawmy. Chociaż myślę, że ta tablica może być w sumie nad łóżkiem. Nawet bym postawiła jej dwie te tablice. Skoro to biuro, to szalejmy. O, proszę bardzo, coś takiego. Myślę, że chciałabym coś faktycznie, jakieś takie, wiecie, sukienki tutaj powiesić, czy coś, a potrzebuję chyba do tego wszystkiego albo takiej różowej szafy, albo czegoś z wystroju marzeń. To jest takie kwadratowe, więc zostańmy przy tym. Oczywiście kolor zmienilibyśmy na biały. Teraz zobaczmy, bo tutaj na pewno będą jakieś fajne sukienki. Oczywiście buciczki, fajna sprawa, niech będą. Tutaj drugie buciczki, chociaż nie, widzę lepsze. Te buciczki. No, teraz te sukieneczki. O, wow. Wow, no no proszę, różowe jakieś spodnie, fajne, a jest może coś innego do wyboru, jest. Okej, okay. Myślę, że wybrałam najlepszą opcję, te różowe ciuchy. Teraz oczywiście jakieś takie, wiecie, buciki też muszą być bardziej różowo-złote, a co? Możemy jakoś tak fajnie spasować tą półkę tą szafą. O, to precyzja, to w moim wykonaniu to jest niesamowite szaleństwo. Będę chyba musiała stąd sprzątnąć lampę. W sumie zrobiła mi się taka, powiedzmy, mała garderoba. No, jest fajnie, mi się podoba, jest to zupełnie co innego. Że wam powiem, że nie spodziewałam się takiego efektu, że ja tak szaleć będę. No ale samo wyszło. O, wiecie co? To nawet będzie bardziej pasowało. Przynajmniej tak mi się wydaje. Znalazłam tutaj mebelek z wiejskiej sielanki i on jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się być bardziej sensowny w tym miejscu. Może jest i bardziej toporny niż tamta szafa. Jakoś lepiej mi się tutaj widzi. Czy ja mogę tutaj jeszcze zmienić jakieś inne kolory? Teraz jakieś tutaj bibeloty bym dodała. Żeby to był taki, wiecie, gabinet, ale i zarazem taki gabinet beauty, coś takiego. Uwielbiam tą kolekcję. Te
codzienne szpargały to jest po prostu coś, co naprawdę robi tak ogromną robotę. Zobaczcie sami, jak w prosty sposób można naprawdę wypełnić sobie przestrzeń. To jest naprawdę jeden z niewielu opłacalnych kitów, więc jeżeli miałabym jakikolwiek wam kit polecić, to właśnie tylko ten. Świetnie to wygląda. No może nie wszystko ja tutaj akurat z sensem kładę, jakby wiecie, przyznaję się do tego, ale po prostu uwielbiam tą kolekcję. Daje świetnie radę. Mam ochotę tutaj coś jeszcze postawić. Dobra, nie możemy pominąć drzwi, bo ja tak sobie buduję i buduję, a jeszcze przecież drzwi mi zostały. Chciałabym, żeby te drzwi były naprawdę takie, wiecie, piękne, więc myślę, że coś takiego mi się bardzo podoba. Takie otwarte, no to są moje ulubione drzwi, na pewno, zdecydowanie. Uwielbiam, uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Są przepięknie wykonane. Jedyne, czego mi tutaj faktycznie jeszcze brakuje, to jakiegoś takiego regału na książki. Musimy naprawić ten błąd. Ale niech to nie będzie jakiś wielki regał na książki, tylko to będzie takie coś, wiecie, symboliczne i tyle. To wystarczy. Ja bym tutaj wcale tak jakoś wielce nie szalała. Może jeszcze bym tutaj ewentualnie, jak mi się uda, przemyciła jej jakąś książkę. O, proszę bardzo, udało mi się. Czemu by nie? W kolorze różowym wszystko oczywiście jest zachowane. Ostatnia rzecz, którą bym tutaj dodała, to dywanik. I czy uda mi się znaleźć jakiś taki ładny? Skoro żaden dywan mi tutaj nie chce, że tak powiem, się ładnie skomponować, to może ja posypię tutaj płatkami kwiatków? W końcu to królewna. Mam kolejne pomieszczenie. Jest to piękny gabinet dla śpiącej królewny. Więc właściwie ma wszystko. Może się przygotować, może się ubrać, może zrobić wszystko to, co robi przebojowa kobieta. No dobra, przed nami ostatnia postać. W głębi duszy naprawdę chciałabym, żeby to była jakaś taka, wiecie, Maleficenta albo ewentualnie Cruella, ale ja po prostu widzę, że szczęścia nie mam. Obawiam się jakiegoś faceta, z którym mogę sobie ewentualnie naprawdę nie poradzić, no ale dobra, no zobaczymy. Znowu ten dreszczyk emocji. Królewna Śnieżka. No same królewny, no to jest niesamowite. Jestem ciekawa, czy w końcu wypadnie mi tryb tworzenia Sima, bo jak widzicie, tryb tworzenia Sima naprawdę jest tutaj, wiecie, dość tak zrobiony konkretnie, a jednak nie wypadł. No dobra, czeka mnie kolejne budowanie. W takim razie salon dla Śnieżki. Okej! Okay. Królewna Śnieżka kojarzy mi się również z Handfordem Bagley, więc w sumie wracam tam. Czy będę chciała budować w tym samym miejscu? Tak, oczywiście, bo to tylko i wyłącznie pomieszczenie, więc słuchajcie, no już trudno. Wracamy tam, gdzie byliśmy. Tutaj musimy zrobić jakiś taki ładny, wyczesany, wiecie, salonik dla tej naszej Śnieżki. Powrotem musimy sobie to wszystko ładnie oświetlić. Gdzie jest oświetlenie? Tu jest oświetlenie. Oświetlenie górne, mój ukochany spodek. No i tak, śpiąca królewna to był róż i biel. Mulan to było trochę czerwieni, jednak beżu i tak dalej. Jeśli chodzi o Śnieżkę natomiast, to żółty, czerwonego troszkę i niebieski. No dobra. Tylko pytanie, czy ja będę chciała nowoczesny salon? Kurczę, nie wiem, jaki chcę salon. Na pewno będę chciała zastosować tutaj krasnale. Więc gnomy tutaj będą wykorzystane. Żeby było mi łatwiej, zacznijmy od tapety. Okej, wcale nie jest łatwiej. Coś takiego? O, nie wiem. Ale mamy jeszcze trochę granatu. Autentycznie, Królewna Śnieżka mnie chyba zaraz pokona. To wszystko wygląda tak bardzo źle. Ona miała takie charakterystyczne takie wycięcia na tych swoich rękawach, ale czy ja powinnam aż tak bardzo w to się zagłębiać? Może nie? Nie wiem, totalnie. Słuchajcie, nie mam pomysłu, jaki kolor ścian. Nic mi do głowy nie przychodzi. Chyba udało mi się dopasować dobrą tapetę. Ale powiem wam szczerze, że naprawdę musiałam się tam naszukać, namęczyć. Posiedziałam sobie chwilę w ciszy. O to mi właśnie chodziło. Jakaś taka kanapa właśnie, wiecie, z takim siedziskiem, jakby z kory drzewa. A może w taki bajkowy właśnie klimat pójść? Nie wiem. W końcu to salon Śnieżki, nie? Gdzieś te krasnoludki muszą sobie siadać. Hehe. Ona by mogła w sumie mieć taką ładną tą ławeczkę, a oni mogliby mieć te kory. Nic mi tu ze sobą nie pasuje, jeżeli chodzi o kolory. To jest jedna wielka masakra, słuchajcie. No nie mogę nic dopasować. O, może jednak dam radę? To jest zupełnie inne drewno. O, rany Jolek. No dobra, może jednak jest nadzieja. Znalazłam jakieś takie regały, które nawet ze sobą powiedzmy, że siedzą. Postawiłam centralnie na kominku telewizor. Ja, kochani, wiem, mam tego świadomość, że w prawdziwym świecie on by się stopił, ewentualnie, nie wiem, zepsuł od razu. Więc jakby, wiecie, nie? Żeby potem nie było jakiejś takiej aferki w komentarzach, że Akwa, no co ty, w jakim miejscu postawiłaś telewizor? W sensie to jest Królewna Śnieżka, tak? Za chwilę tutaj jeszcze postawię 7 krasnoludków i to dopiero będzie bajka. Więc jakby, wiecie, nie? Odpuśćcie ten element. Tak zrobiłam, trudno. Ale jakby nie patrzeć, no fajnie się wpasował, jakby tak, no nawet powiem wam szczerze, że siedzi, mi się podoba. Telewizor mam idealnie pod tą cegłę, więc jest super. Powoli zaczyna to mieć ręce i nogi, no powiedzmy. Dobra, wymyśliłam sobie, że to będą drzwi do salonu. W ogóle tutaj stworzyłam taką małą historię. Mamy tutaj 7 krasnoludków. Ten jest zły na tego, że ten się rozebrał. Ci są małymi dwoma przebierańcami. Za króliczka i za niedźwiedzia się przebrali. Tutaj panowie coś świętują
na kłodzie. Teraz jeszcze tylko muszę jakąś taką fajną lampę pierdyknąć, żeby wypełnić tą pustkę. Najlepiej, żeby to była lampa stojąca. Ona jest taka duża, wisząca. O, właśnie, to jest ta. Co ja tutaj zrobiłam w ogóle? To jest tragedia. Dobra, słuchajcie, musimy odratować to wszystko jakoś, więc z powrotem wejdę sobie do galerii. Oczywiście wpiszę Snow White. Mam nadzieję, że jakieś fajne zdjęcia z Królewną Śnieżką mi się tutaj pojawią, bo chętnie po prostu na środku tego pokoju ustawiłabym jej jakiś taki plakat, żeby trochę to wszystko uratować. O, widzę, że tutaj ludzie podobnie kombinują jak ja. Te same kolory, okej, piąteczka. Ojejku, jakie to śliczne! Mała Królewna Śnieżka ze światełek. Chcę to. Gdzie to ułożyć? Albo tu. No dobra, nie pasuje mi to w ogóle. Przydałby mi się totalny obraz, jakąś, nie wiem, wiedźmę czy coś. Oj, proszę bardzo, mamy Królewnę Śnieżkę. Mamy Królewnę Śnieżkę i krasnoludki z księciem. No i właśnie o to chodzi, słuchajcie, właśnie o to chodzi. W takim razie ja sobie to wszystko tutaj postawię. No i teraz mamy w czym wybierać. Na początek ona z miłością swoją, oczywiście ze swoimi krasnoludkami i kolejny obraz również z krasnoludkami. Dobra, teraz jakoś to tak ładnie poukładać trzeba. Cyk, koniec. Te obrazy już naprawdę bardzo, bardzo dużo dają, także korzystajcie z takich rzeczy. Pamiętajcie, że zawsze w galerii coś fajnego można znaleźć, także ja, słuchajcie, korzystam z uroków. A tutaj tak rozświetlić? O, dobra, nie wygląda to źle. Jakaś misa z owocami by się przydała na środku tego stołu na przykład, nie? No, tutaj myślę, że dobre kombinowanie mam. Jakaś kokardka. Ulala, ona miała kokardkę. W ogóle myślę, że to jest świetna sprawa. Tutaj zrobimy takie elementy dekoracyjne. Trochę mniejszy, trochę większy. Ona ma tutaj taką czerwoną kokardkę, więc proszę bardzo. Lampeczki koniecznie muszą być. Tutaj są jakieś listy miłosne, powiedzmy, że od tego jej tam kochasia. Misa pełna owoców. Proszę bardzo. Misa złotych owoców. Co my tu możemy dodać jeszcze? Tu by się jakiś w sumie obraz przydał. Jakiegoś też może jabłuszka, czy coś w tym stylu. Jakieś ozdoby znowu. Albo jakiś taki właśnie wianuszek, coś takiego. Nagroda, nauczyciel doskonały. Ale dla Śnieżki to będzie order przetrwania. Proszę bardzo. Może gdzieś tutaj? No nie, dobra. Nigdzie mi to nie pasuje. O kurczę, dobra, powieszę to po prostu symbolicznie tutaj, niech już sobie tam będzie. Ozdobimy to wszystko motylkami, bo przecież to jest księżniczka kolejna. Motylki, wiecie, muszą być. No dobra, mamy motylki. No w sumie przydałoby się jeszcze jakieś okno. I tu bym chciała, żeby to było takie małe okienko. Może coś takiego? Coś takiego tu. Piękna okiennica. Jakaś niewielka zasłonka. No dobra, słuchajcie, pomieszczenie dla Śnieżki też udało mi się zrobić, chociaż tym pomieszczeniem się naprawdę namęczyłam. To była istna tragedia. Nie byłam w stanie po prostu niczego konkretnego wymyśleć. Nie ma jakiegoś szału. Pomieszczenia poprzednie były o wiele, wiele lepsze. Chociaż powiem wam szczerze, że nie wiem. Ja naprawdę mam dwie lewe ręce. Starałam się jak mogłam. Serio. Ale chcę wam jeszcze pokazać jedną rzecz, bo to myślę, że warto pokazać. Jak moi widzowie starają się naprawdę spełniać te wszystkie wymogi całego wyzwania. Inni widzowie ogarnęli to wszystko. Kochani, ja wam naprawdę serdecznie gratuluję tego, że podjęliście się wyzwania. Że przez tyle dni tworzyliście tyle simów albo ewentualnie tyle pomieszczeń. Naprawdę serio gratuluję wam. Wasza kreatywność po prostu nie zna granic. Widzicie nawet sami, jesteście 100 razy lepsi ode mnie. Mega mi się to podoba. Czuję się mega zaszczycona, że rzucając wam wyzwania dostaję naprawdę świetne odpowiedzi. I to jest, kochani, naprawdę jedno wielkie brawo dla was. Chcę wam tutaj posłodzić, bo myślę, że naprawdę zasługujecie na to. Jeżeli będziecie chcieli kolejne wyzwanie, to oczywiście tak jak już wam mówiłam, 500 łapek w górze i zabieram się za robotę. Bo ogólnie takie wyzwania chcę wam robić w każdy parzysty miesiąc przez cały rok. Mam już to mniej więcej zaplanowane, więcej rozpisane co i jak, jaką postać danego dnia, danego miesiąca chcę wam wstawić, ale jeżeli macie jakieś swoje sugestie, to oczywiście piszcie mi to w komentarzach, będę na pewno brała to pod uwagę. Może macie jakiegoś bohatera, ewentualnie jakąś serię, którą chcielibyście tutaj zobaczyć, także wiecie. To są naprawdę fajne wyzwania, myślę, że tutaj faktycznie macie możliwość sprawdzić się pod kątem wielu rzeczy, czy potraficie odwzorować postać, zrobić coś, czego byście nigdy przedtem nie zrobili, więc takie wyzwania naprawdę uważam za wartościowe. Bardzo wam pięknie dziękuję za uwagę, dziękuję również moim cudownym wspierającym, mega się cieszę, że jest was coraz więcej, ja wiem, że to często powtarzam, ale naprawdę jestem wam za to wdzięczna, bo dzięki temu mogę się naprawdę rozwijać. Ode mnie to wszystko, kochani, trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć, pa!